W piątek 28 lutego 2014 roku w Galerii Stowarzyszenia Centrum Rehabilitacyjno-Kulturalnego odbyła się wystawa zdjęć znanego fotografa Zdzisława Stoltmana. Urodzony 28 lutego w Chojnicach, w Gnieźnie podczas wystawy świętował swoje 62. urodziny. Zdzisław Stoltman specjalizował się w fotografii sportowej. Był klubowym fotografem KS Start Gniezno. Przez wiele lat, od 1976 do 1991 roku, jeździł z zespołem na wszystkie mecze, prowadząc stałą dokumentację fotograficzną. I od tego czasu, właśnie od 1984 roku dokładnie, zostałem fotografem klubowym Startu Gniezno. I fotografowałem to do czasu, kiedy Start Gniezno nie spadł z pierwszej ligi, bo kiedyś była pierwsza liga, a dziś jest ekstra liga. W związku ze zbliżającym się Dniem Kobiet, 8 marca, korytarz Galerii Popularnego Promyka został wypełniony przepięknymi czarno-białymi fotografiami właśnie kobiet. Niektóre ze zdjęć liczą sobie nawet 30 lat. Z okazji Dnia Kobiet, zbliżającego się z Dnia Kobiet, co roku organizujemy wernisaże naszych członków i również sympatyków Stowarzyszenia Promyk, i wystawiamy pracę przede wszystkim kobiet. Oprócz pań na fotografiach znalazły się również przeróżne ujęcia z rozgrywek żużlowych. Był to cudowny wieczór, pełen niezwykłych wspomnień, refleksji, opowieści o tym, jak to wszystko się zaczęło, jak wyglądało i co się zmieniło. Że dzisiaj, mając dobę elektroniki, dobę cyfryzacji i koloru, że niektórych efektów się nie da uzyskać, to co się uzyskuje w fotografii czarno-białej. Kilkanaście lat temu robienie i wywoływanie zdjęć było czasem długotrwałym procesem twórczym, sztuką. Dzisiaj wystarczy chwila. Ale czy ta chwila posiada taką samą wartość?